Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony Virdrust, a dzisiaj testujemy kolejne produkty marki Ruzel. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o Fiber Cream, dzisiaj o kolejnych dwóch produktach z tych ostatnich nowości, czyli bierzemy na tapet puder i pastę matującą. Bang! Zapraszam do recenzji. Pierwszy ogień idzie puder. Jest to kompletna nowość w ofercie marki Ruzel. Według producenta jest to puder do włosów, który ma zapewnić teksturę, matowe wykończenie, podnieść pasma u nasady i sprawić, że fryzura będzie pełniejsza. Jest przeznaczony do każdego rodzaju włosów. Występuje w plastikowym opakowaniu z charakterystyczną już występującą praktycznie w każdym produkcie Ruzla etykietą, w której znajduje się fotel barberski. Pojemność opakowania to 15 gramów. Puder jest biały, sypki, jak to puder. Przy aplikacji na rękę normalnie sypie się go na włosy, ale chciałem coś sprawdzić. Puder pod wpływem ciepła jakby się topi i daje uczucie chłodu, co jest ciekawe, do tej pory tego nie doświadczyłem. Aplikujemy go oczywiście na włosy, odchylając pasma pojedyncze i sypiąc puder tak, aby trafił od nasady, przez co sprawi, że objętość włosów będzie lepsza. Efekty, jakie udało mi się uzyskać z pudrem, to na pewno matowy efekt na włosach, o jakim wspominał producent. Włosy również wyglądają na gęstsze, pełniejsze. Włosy są delikatnie sklejone, ale porównując puder Ruzla do innych produktów tego typu, muszę przyznać, że faktycznie Ruzel Matte Texture Powder nie skleja w znaczący sposób włosów, jak robią to inne pudry. Ciężko tu też mówić o chwycie, ponieważ puder, tak jak mówię, nie wiąże za bardzo włosów. Aczkolwiek fryzura, którą zaraz zobaczycie, no wytrzymała mi spokojnie cały dzień. Dodatkowo włosy są miękkie, przyjemne w dotyku, co też nie jest oczywiste, jeśli chodzi o pudry, bo zazwyczaj pudry działają troszeczkę jak taki lakier do włosów. No i później w ciągu dnia można włosy spokojnie przeczesać ręką, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Puder dobrze się również zmywa i tak jak mówię, nada się chyba najlepiej do włosów krótkich, fryzur mocno teksturowanych. Aczkolwiek myślę, że można też pokombinować z nim przy fryzurach jakichś takich już typu modern, gdzieś tam podsypać lekko pasmo włosów, żeby dodać lekkości i objętości. Produkt jest również bardzo wydajny, nie wydaje mi się, żeby się jakoś szybko skończył. Ruzel Matte Styling Paste. To matowa pasta do stylizacji włosów, która ma zapewnić matowe wykończenie, dodać włosom objętości, tekstury i utrwalić je w stopniu średnim. Producent poleca stosować ją do włosów powyżej 5 cm. Pasta występuje w niemal identycznej tubie jak Fiber Gel czy ostatnio recenzowany przeze mnie Fiber Cream. Tuba ma pojemność 100 ml, zamykana jest na taki klik, który bardzo mocno trzyma, więc gdzieś tam powiedzmy w torbie, jakbyśmy przypadkiem przycisnęli tubę, to na pewno pasta się nie wyciśnie. Pastę aplikujemy na dłoń, wystarczy naprawdę niewielka ilość, tak zwany pea size, czyli dosłownie wielkość groszku. Pastę można stosować i jako pre-styler, i jako post-styler. Jak widać, pasta jest biała, kremowa, bardzo łatwo się rozciera. Jej zapach określiłbym jako identyczny z Fiber Gel, czyli takie jakby soczyste jabłuszko. Efekty, jakie udało mi się uzyskać tym produktem, to na pewno przyjemne matowe wykończenie. Pasta nie jest za sucha na włosy, aplikuje się z lekkim zaledwie oporem. Chwyt określiłbym jako średnio mocny, na pewno na włosach krótszych utrzyma fryzurę dłużej niż włosy dłuższe. Pasta lekko skleja włosy i przez chwilę czujemy taki jakby klejący filtr, ale dosyć szybko efekt ten znika i w ciągu dnia włosy są miękkie i gładkie. Swobodnie można przeczesywać je grzebieniem czy ręką, jak kto woli. Fryzura ma fajną teksturę i objętość i tak jak wspomniałem, jest to na tyle uniwersalny produkt, że możemy go używać jako pre-styler, czyli na włosy wilgotne przed suszeniem, oraz jako post-styler, czyli produkt końcowy, finalny. Testowałem tą pastę na różne sposoby i za każdym razem efekt, który otrzymałem, był bardzo podobny. Matte Styling Paste, tak jak puder, zmywa się bez problemu. No i tak jak mówię, jest to produkt, który nada się i do włosów krótszych, i nawet możemy stosować go jako pre-styler na włosy dłuższe, a także jako solo produkt, powiedzmy, no nie wiem, do luźnego pompa jakiegoś czy czegoś w tym stylu. Także jest to kolejny produkt, który jest łatwy w użyciu, bardzo przystępny i nie powinien sprawić problemu nawet początkującemu
użytkownikowi pomad do włosów. Podsumowując, moi drodzy, nie da się nie zauważyć, że marka Ruzel troszeczkę wyszła z takiej swojej strefy komfortu, ponieważ do tej pory zazwyczaj, jak słyszeliśmy słowo Ruzel, to widzieliśmy świnie przed oczami, mieliśmy prawdopodobnie w głowie różową świnię, zieloną świnię, czyli pomady woskowe, ewentualnie czerwoną i niebieską, czyli pomady wodne. I zazwyczaj Ruzel jest kojarzony z klasycznymi fryzurami, z dużą ilością produktu, z ulizaną fryzurą, zaczesaną. A tu proszę, Ruzel wszedł na rynek z produktami, które są matowe, lekkie, dodają objętości, tekstury, pasta matująca w tubie, puder. Są to produkty idealne do układania fryzur bardziej w stylu modern, tak, czyli takich fryzur właśnie luźnych, gdzieś tam muśniętych wiatrem, luźno zaczesanych. I jest to coś, czego do tej pory chyba nie było w ofercie Ruzla, na pewno nie było. Zadaję sobie takie pytanie, czy po prostu rynek, nowe trendy wymusiły na marce Ruzel stworzenie takich produktów, czy po prostu sami chcieli to zrobić, mieli to w planach. Tego się pewnie nie dowiemy. Tak czy siak, fajnie, że powstały te produkty, ponieważ, tak jak mówię, sprawdzą się do luźniejszych fryzur. Jako freestylery produkty te są matowe, nadają objętość, dodają tekstury. Są fajnie wyważone, bo nie są ani zbyt matowe, ani na przykład mocno jakieś sklejające włosy. Są łatwe w użyciu, fajnie się nimi pracuje i na nich pracuje. Także no, myślę, że spokojnie mogę Wam je polecić, jeśli szukacie produktów w miarę uniwersalnych, których możecie użyć i jako freestylera, i jako poststylera. Chcecie uczesać sobie, powiedzmy, nie wiem, side parta, da się. Chcecie sobie zrobić na przykład Messy Quiffa, również się da z tymi produktami. Także no, produkty uniwersalne, tak jak mówię, sprawdzające się w wielu sytuacjach, ale wydaje mi się, że właśnie celujące nieco w taki modern barbering już. Jeśli chcecie nabyć sobie produkty, o których sobie dzisiaj rozmawialiśmy, znajdziecie je oczywiście w sklepie barberstore.pl, z którego ja również sobie te produkty powinąłem. I co? Z mojej strony to wszystko, kochani. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, oczywiście zachęcam do zostawienia swojego komentarza, swojej myśli, pytania, uwagi w sekcji poniżej. Zapraszam Was również na mojego bloga, tam troszeczkę więcej fotek, informacji o składzie i tak dalej. No i co? Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!